Dzień dobry Państwu. Prawdę mówiąc, sama jestem ciekawa, jaki będzie rozkład odpowiedzi na zadane pytanie i czy w ogóle Unia Europejska sama też potrafiłaby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja jestem osobiście bardzo dumna, że fantastyczne wprowadzenie zrobił profesor Buzek. To jest zaszczyt dla każdego prelegenta mieć takiego wprowadzającego, dlatego że on wskazał na kilka elementów, które bym chciała Państwu przybliżyć. Pozwolicie, że skoncentruję się na tym, co znam najlepiej, czyli rynek gazowy. Rynek gazowy jest coraz bardziej trendy w Unii Europejskiej, ma to bezpośredni związek z polityką klimatyczną. Niebieskie paliwo jest paliwem niskoemisyjnym, rośnie na nie zapotrzebowanie od kilku lat w sposób wyraźny. I mówiąc o polityce i w ogóle o tym pytanie, jakie mi postawiono i całą prezentację miałam skierować na udzielenie odpowiedzi co do tego, czy europejski rynek energetyczny jest konkurencyjny. Profesor Buzek chyba już odpowiedział, że nie. Z przyczyn kilku. I te przyczyny, moim zdaniem, najważniejsze są trzy. Pierwsza to jest w ogóle, gdzie my jesteśmy w Unii Europejskiej, jaka jest nasza struktura, czy rzeczywiście różnimy się od Dakoty, od Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wielkość, strukturę geologiczną. No oczywiście, że tak. Wydobycie węglowodorów, od których nasze gospodarki są uzależnione, wygląda dramatycznie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o gęstość zaludnienia, tu chodzi również o struktury geologiczne, tu chodzi o to, że nasze zapasy i nasze zidentyfikowane zasoby surowców naturalnych, takich jak ropa, czy takich jak gaz, no niestety są dużo niższe. Szczęśliwymi krajami są Norwegia i Wielka Brytania, to są potentaci na rynku europejskim. No niestety taki kraj jak Polska takiego szczęścia nie posiada. Mamy tylko 96 miliardów metrów sześciennych zidentyfikowanych zasobów gazu ziemnego. Mamy trwające dyskusje i tutaj od kilku lat w powietrzu fruwają różne cyfry, ile właściwie tego gazu łupkowego mamy i jakie są to wielkości, analizy, to ja nie popełnię przejęzyczenia, ale wszystkie analizy, które gdyby podsumować, to największa wartość to było 5,3 biliona metrów sześciennych, a najmniejsze to było 32 miliardy metrów sześciennych. Dla punktu odniesienia warto wspomnieć, że roczna konsumpcja gazu to jest 15 miliardów metrów sześciennych w przypadku Polski. I teraz wydawałoby się, że drogą dobrą do podniesienia naszej konkurencyjności, tej konkurencyjności europejskiej, skoro przyjmujemy, że chcemy uczestniczyć aktywnie w pakiecie klimatycznym, jesteśmy bardzo ekologiczni, jesteśmy zainteresowani redukcją emisji CO2, chociaż odpowiadamy jako Europa tylko za 12% emisji światowej, no będziemy pierwsi, jesteśmy pionierami, nie chcę mówić jak pionierzy kończą, ale to tak bywa. Niestety to wszystko czyni gospodarkę europejską bardzo niekonkurencyjną. Część przedsiębiorstw już się wynosi ze swoją produkcją tam, gdzie energia, a więc koszty produkcji są dużo niższe, czyli na przykład do Chin, do Indii ten trend niestety się nasila. Czyli w tym momencie pytanie, no dobrze, to jak obniżyć koszty energii? No starać się inwestować w te zasoby, które mamy, wiemy, że mamy ograniczone, bo są w dużej mierze wyeksploatowane, ale pojawiają się nowe opcje. Na przykład w Norwegii w tej chwili prowadzi się poszukiwania, to jest efekt rozwoju technologii, prowadzi się poszukiwania węglowodorów na tak dalekiej północy, na której jeszcze 20 lat temu nikt by o tym w ogóle nie pomyślał. Analogicznie poszukiwania zasobów gazu prowadzi Rosja na polach arktycznych, no a my szukamy tego gazu łupkowego, Wielka Brytania również. Zasada jest prosta, im się więcej zainwestuje w poszukiwania, tym większe jest prawdopodobieństwo trafienia, a więc odniesienia korzyści i pozyskania dużo tańszej energii.
Profesor Buzek bardzo słusznie wspomniał i to jest coś, co Polska bardzo wyraźnie komunikuje w stosunku do Komisji Europejskiej. My wszyscy szanujemy środowisko. Regulacje, które w tej chwili obowiązują w Polsce, są surowsze niż wymagają tego dyrektywy. Niestety przy spełnianiu wszystkich wymogów formalnych, pozyskaniu 33 dokumentów na pojedynczy odwiert, procedury trwają miesiącami, wykonanie odwiertu to też są miesiące, to wszystko niestety kosztuje. Ergo prace się posuwają niestety wolno. Dyskusja w Parlamencie Europejskim w tej chwili nad zaostrzeniem takich regulacji, cały proces poszukiwania węglowodorów i to już nie tylko czy w Polsce, ale również na przykład w Wielkiej Brytanii może po prostu znacząco utrudnić. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że każdy z krajów członkowskich Unii ma inne interesy, inne źródła poszukiwania i pozyskiwania energii. Francja ma swoją energię opartą na atomie. Niemcy bardzo dużo zainwestowali, kwestia rachunku ciągnionego oczywiście, ale w OZE tej gospodarce się po prostu opłaca, a my w 90% stoimy na węglu, więc też oczekiwanie, że Polska cała gospodarka się przestawi na OZE czy na gaz w ciągu roku bądź dwóch czy trzech, no jest po prostu nierealne, a wszystko musi mieć swój czas i pieniądz. Profesor Buzek również wspomniał i to była teza, która bardzo mi się spodobała, bo kilka cyfr wystarczy przytoczyć, żeby zobaczyć, jak piękna mogłaby być przyszłość. Europa jako wszystkie kraje członkowskie miałaby ogromną siłę przetargową vis-a-vis na przykład kartel OPEC, czy nawet Rosja, z której pochodzi ponad, no, w tej chwili już zakładają nawet 170 miliardów metrów sześciennych gazu wyeksportowanego do Europy w ciągu jednego roku, rekordowe ilości, prawie jedna trzecia europejskiej konsumpcji. Kwestia ropy kupowanej przez wszystkie kraje europejskie. $1 miliard dziennie płacą kraje europejskie za zakup ropy, która jest potrzebna do europejskich rafinerii. Wyobraźmy sobie świat idealny i wyobraźmy sobie jeden podmiot negocjujący setki miliardów metrów sześciennych gazu i tysiąc i miliony ton ropy kupowanej w kartelu. Prosta zasada ekonomii mówi, większe zamówienie, cena musi być niższa. Ten świat idealny na pewno przełożyłby się na koszty energii. I kluczem w tym momencie, no nie jesteśmy w świecie idealnym, ale kluczem są warunki handlowe, które każdy z krajów pozyskuje. Prawdopodobnie gdyby zapytać się przeciętną rodzinę Kowalskich, zadać pytanie, czy wolisz płacić mniej za gaz, ale będzie to gaz pochodzący z Rosji, czy wolisz zapłacić dużo więcej, ale to będzie gaz ciekły pochodzący na przykład z któregoś z krajów arabskich, bądź zapłacić jeszcze więcej, ale w tej chwili no niestety koszty wydobycia gazu łupkowego są jak na razie bardzo duże, więc za gaz jeszcze więcej łupkowy, ale wydobywany w Polsce. No nie trzeba być socjologiem z doktoratem i habilitacją, żeby wiedzieć jaka będzie odpowiedź. Analogicznie prawdopodobnie odpowiedziałyby firmy. Ja może przy okazji, przepraszam za małe ad vocem, ale odpowiem na pytanie, było pytanie doktoranta z SGH-u, jakie są, kto miałby finansować gaz łupkowy? Czy firmy, czy państwo i jak? To bardzo chętnie podam kwotę. Koszt jednego odwiertu w przybliżeniu dla równego rachunku, uprośćmy, to jest 50 milionów złotych. Pół miliarda to jest, trzeba zainwestować po to, żeby móc uruchomić kopalnię taką pojedynczą gazu łupkowego. Biorąc czysty zysk PGNiG-u za zeszły rok, który był rekordowy, no to można by zrobić takich kopalni góra 12. No niestety to jest trochę mało. Przepraszam, nie 12, tylko 6. Pomyłka w czeskiej kalkulacji. To jest mało. Takich kopalni
potrzebne byłyby setki. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych od tych gaz łupkowy zaczął się 20 lat temu, natomiast ten rozkwit gazu, rozkwit wydobycia to jest ostatnie 10 lat. Ile jest odwiertów w Stanach? Liczba dochodzi już do 600 tysięcy. Oczywiście ceny są trzykrotnie niższe, koszty tego wydobycia, bo to już wchodzi w grę sprawa oczywista, czyli skala. Drugi punkt, który jest istotny przy mówieniu o konkurencyjności rynku energii. Po to, żeby rzeczywiście był konkurencyjny, mogło nie być zagrożenia w brakach czy w dostawach. No to jest infrastruktura przesyłowa. Infrastruktura przesyłowa gazowa, która na szczęście się bardzo rozwija. Gdyby prześledzić trendy i efekty wpływu rozbudowania interkonektorów międzypaństwowych i sieci połączeń na poziomie Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku latach, to widać bardzo silny wpływ na spadek cen. To, o czym znowu mówił pan profesor Buzek i miał rację. Ceny gazu spadają dzięki temu, że ten surowiec może trafiać wszędzie i pojawiła się konkurencja. U nas ta infrastruktura połączenia nas z Europą Zachodnią dopiero raczkuje. Jesteśmy w stanie sprowadzić w sposób ciągły, czyli nie taki przerywany, dorywczy, nieco ponad 2 miliardy metrów sześciennych gazu. To jest mało. Ta sytuacja ulegnie zmianie w przyszłym roku, jak otworzy się port w Świnoujściu, gazoport, i interkonektory będą zgodnie z planami dalej rozbudowywane. To wszystko, później istnienie takiej infrastruktury, przekłada się na jedną rzecz, na siłę negocjacyjną odbiorcy i na możliwość uzyskania niższej ceny. A dysproporcje w umowach z tym jednym z największych dostawców do Unii Europejskiej, czyli z Gazpromem, o którym już wcześniej była mowa, są ogromne. O czym zresztą świadczy postępowanie, które było prowadzone, antymonopolowe, jest prowadzone przez Komisję Europejską w stosunku do Gazpromu. Formuły rozliczeniowe się zmieniają, PGNiG-owi udało się w zeszłym roku odejść w dużej części od indeksowania do cen ropy. Jest indeksowanie do cen gazu, ten kierunek będzie się nasilał, ale warto mieć w ręce argumenty infrastrukturalne i tą infrastrukturę rozwijać. Co jeszcze może poprawić albo pogorszyć konkurencyjność rynku energetycznego europejskiego? No to znowu jest kwestia LNG czy gazu łupkowego. Bardzo dużo się mówi o Stanach Zjednoczonych i jest to prawda, że ceny gazu w ciągu ostatnich 10 lat w Stanach spadły 10-krotnie. W trakcie negocjacji unijnych o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi ten argument o skorzystaniu z zasobów gazu łupkowego na pewno będzie padał. Tylko warto też gdzieś w tyle głowy mieć pytanie i tak sobie postawić zagadnienie. Czy, zresztą świadczy o tym niejaka powolność działań amerykańskich władz, Departament Energetyki dopiero wydał kilka zezwoleń na w sumie 50 miliardów metrów sześciennych gazu, który może być wywożony ze Stanów Zjednoczonych od 2015 roku. W tej chwili kończone są budowy terminali skraplających. Ameryka miała do tej pory terminale regazyfikujące, bo była dużym importerem gazu. Teraz są budowane terminale, które umożliwią wysyłanie tego gazu. Tylko teraz kolejne pytanie. Czy Ameryka będzie chciała, czy Stany Zjednoczone będą chciały tracić ogromną przewagę konkurencyjną, którą daje jej tania energia? To jest jedno pytanie, czyli ile tego gazu rzeczywiście będą chcieli wysłać? No 50 miliardów metrów sześciennych rocznie, to jest mało na skalę światową. I druga rzecz, o której trzeba myśleć, bo poza ochroną rynku krajowego, no to jest ten drugi element bardzo ekonomiczny. Rynek LNG od kilku lat kształtuje się w dużej mierze w efekcie Fukushimy. Cała Azja, cała Azja była tradycyjnie dużym odbiorcą, przede wszystkim Chiny, gospodarka chińska, skroplonego gazu. Od czasu katastrofy w Fukushimie Japonia przestawiła się na gaz skroplony. Potrzebuje tego surowca. Wobec czego ceny, które trzeba płacić za LNG, osiągnęły niespotykane wcześniej wartości.
I teraz pytanie proste ekonomiczne dla firm wydobywających i chcących sprzedać tych amerykańskich gaz łupkowy. Czy w ramach przyjaźni z Unią Europejską sprzedaliby ten gaz po cenach dużo niższych, może preferencyjnych, czy wyślą ten gaz w te rejony, gdzie po prostu zarobią, gdzie ta marża będzie bardzo dużo wyższa i gdzie ten zarobek będzie wyższy. To jest ćwiczenie ekonomiczne i się pokaże w najbliższym czasie, jak to wygląda. W każdym razie ten czynnik cenotwórczy jest bardzo istotny. Więc podsumowując, konkurencyjność naszej całego rynku energetycznego to jest cena energii dla klienta. Trzeba znaleźć balans, jak najlepiej, jak doprowadzić do jak najniższej ceny surowca, który jest podstawą do produkcji energii, a z drugiej strony zadbać też o środowisko. Wbrew pozorom to nie są do końca rozbieżne tematy.